Siemano, witam was, Pęczart w kolejnym odcinku i dziś chciałbym zaprosić was na taką króciutką relację z mojego ostatniego wypadu do Wrocławia na imprezę pod nazwą The Crunch. Jak może wiecie, odbyła się ona w miniony weekend w Wrocławiu w klubie Totu. Chociaż tutaj słowo relacja takie troszeczkę jest nad wyrost, ponieważ raczej będzie taki zlepek wszystkich materiałów, jakie udało mi się nagrać podczas tego niestety jednodniowego mojego pobytu na tej imprezie. Byłem tam tylko w sobotę i raptem kilka godzin. Jednakże co nieco udało mi się tam nagrać po tym filmie, po tej całej prezentacji, kilka słów podsumowania, moje wrażenia i tak dalej. Dobra, no to zaczynamy. Nie ma już Afryki za drzwiami. Dobra, to dzisiaj wypad na The Crunch. Moje stanowisko bojowe zostawiam dzisiaj bez opieki, bez nadzoru. Mój plecaczek spakowany bardzo pięknie, ładnie i robię wypad. Także do zobaczenia za niedługo. Pozdro! No to ruszamy w drogę. Nasz super szybki scenik, fajne auto. Szybko jedzie, mało pali. Ale to nie moje, to Agnieszki. Prawda? Tak. Agnieszki rodziców. Dokładnie. No, także lecimy. Ależ ta S3 jest rozkopana. Jedzie się strasznie. To mamy Wrocław i oczywiście stoimy w korku. Jakże mogłoby być inaczej? A tu nic nie ma tym razem. Tylko ja w szybie chyba. I się odbijam. No nic, jeszcze trochę. Ja za jakieś pół godziny będziemy na miejscu. Przez jak dobrze pójdzie. Jak dobrze pójdzie, właśnie. O, jedziemy. Ekstra. W sensie jeszcze 6 minut i jesteśmy na miejscu. Tak pokazuje nawigacja, której pewnie nie widać w telefonie. Cały czas. Powiedzmy, że jestem nowy.
Ty jesteś dobry, tylko ta kulka jest niedobra. Tak. Dobry w tej kulce. Aguś jest dobra w pinballe, to zweryfikujemy, tak? Co? Próbuję znaleźć dobre ujęcie. Kombo. Masz już więcej niż ja miałem. Tak? Tak, ja miałem 3 miliony. Chyba. Niewiele więcej. O właśnie, a Michał, Michałowi czasami się wydaje, że on się zna. Serio, i tu jest problem. Jak się robisz? Mamy nowego panelistę, świeżo przyjechanego i on ma dużo powiedzenia, ale po scenie będzie bardzo mądry. Jakie pytanie? Dobra, to jest trudne i chyba umarłem. Dobra, starczy. I tak właśnie prezentowała się cała ta impreza. I powiem tak, jeżeli ktokolwiek zastanawia się, czy warto na nią pojechać, to nie ma się nad czym zastanawiać. Moja opinia jest taka, jeżeli ktoś myśli nad tym, jak taka impreza może wyglądać, czy warto na to pojechać, to powiem wam tak, to jest taki Woodstock, tylko w mniejszym wydaniu i z komputerami. Naprawdę świetna impreza, naprawdę świetna zabawa, naprawdę świetni ludzie. Po prostu jest masakra. Na początek sam tam wszedłem, to no myślałem, że co ja tu robię, co tu się dzieje, ale po chwili to po prostu, jak to zaczęło się rozkręcać, to był odlot, totalny odlot, chociaż jak przyjechaliśmy tam w sumie o godzinie 13, jakoś tak chyba tam chłopaki jakąś awarię prądu mieli i tak dalej, poszliśmy z Agnieszką na miasto, jak wróciliśmy, to już tam był motion light na miejscu, także wszystko się tam później układało, było naprawdę bardzo fajnie. Co do osób, które poznałem na The Crunchu, to właśnie był Motionite i Lucy. Cóż mogę powiedzieć, pozdrawiam was serdecznie, jesteście naprawdę wspaniałymi ludźmi, otwartymi. Tak rozmawialiśmy po prostu, jakbyśmy się znali od dawien dawna, bez żadnego skrępowania i tak dalej. Naprawdę, naprawdę świetnie, jak widzieliście, zagrałem z Motionite z Pitem. Pograłem troszeczkę w Mortala 1, później w 2, też była partyjka w Lotusa. Naprawdę fajnie, już dawno nie grałem też na dwóch graczy na Amidze w te gry, także naprawdę było świetnie. Poznałem jeszcze Borga z Retrogralni. Chwileczkę tak z nim porozmawiałem, no i co? Cóż mogę powiedzieć? No gość zna się na rzeczy, nie? Gość wie, o czym mówi. Tak naprawdę ma ogromną wiedzę, dlatego te filmy Retrogralni są jakie są i tutaj nie ma co ukrywać. Borg ma ogromną wiedzę i jest naprawdę też takim fajnym gościem. Rozmowa z nim jest naprawdę fajna, chociaż była raczej króciutka, tak wymiana tylko tam kilku zdań odnośnie Sega Master System, ale było naprawdę bardzo fajnie. Poznałem jeszcze Artura z Retrogralni i tutaj powiem wam, że no to jest gość. To jest gość, jego to się po prostu słucha z otwartymi ustami, opad szczęki dosłownie, jest po prostu tak sympatyczny facet, że masakra. Także no, nie porozmawiałem z nim, ale to już samo słuchanie mi wystarczyło, także gość jest pierwsza klasa. Kogo jeszcze poznałem? Poznałem SSG, tak, SSG, wpadł na chwilę z żoną i też chwileczkę porozmawialiśmy. Też sympatyczny gość, także naprawdę bardzo fajnie. Pozdrawiam ciebie również, SSG, jeżeli kiedykolwiek znajdziesz się w tym momencie mojego filmu lub ewentualnie w tym odcinku i tak dalej. Co jeszcze? Poznałem gościa o ksywie Vato. Vato? A lub to jest nazwisko, a raczej ksywa Vato. To jest kolejny naprawdę sympatyczny facet, który załatwił nam te oto podkładki. Ja mam taką podkładkę pod myszkę, Agnieszka ma z takim serduszkiem, podkładki od Acemana. Cóż mogę powiedzieć, Aceman był bardzo zmęczony po swoim koncercie i Vato załatwił nam te podkładki z takim delikatnym rabacikiem. Także świetna sprawa, Vato, jeżeli oglądasz ten film, to pozdrawiam cię serdecznie. No jesteś po prostu gość masakra, z tobą to można gadać i gadać. Vato był na tylu imprezach i opowiada o nich tak naprawdę w kółko, naprawdę
fajny gość, naprawdę fajny gość, jeżeli będziecie mieli okazję kiedyś go poznać, róbcie to śmiało, naprawdę warto. Poznałem Acemana, tylko że z nim nie rozmawiałem. Poznałem też Katoda, również z nim nie rozmawiałem, tylko po prostu go widziałem. Poznałem Pixel Nation, również nie rozmawiałem, nie miałem okazji, ale po prostu poznałem, widziałem i tak dalej. I w sumie to tyle. Cóż mogę powiedzieć? Liczyłem na to, że poznam kilka osób prowadzących kanały retro. Niestety nie udało się. Myślałem, że poznam Porywacza Zwłok, Wejdzina, chciałem was poznać, no niestety nie wyszło. Szpunta też myślałem, że będziesz, niestety nie udało się. Bomberman, no też chciałem cię poznać, ale to wiedziałem, że ciebie nie będzie wcześniej już, także spoko, nie ma problemu. No nic, trudno. Być może uda nam się poznać za jakiś czas kiedyś tam. Może się jakoś zgadamy, nigdy nie wiadomo. Także jeszcze raz, szybko, na sam koniec, jeżeli zastanawiacie się, czy warto jechać na TheCrunch, na LiveCrunch, jedźcie śmiało, nie będziecie zawiedzeni. Ja nie jestem, była po prostu impreza taka. Pozdrawiam wszystkich, których poznałem, pozdrawiam Motionhead Lucy, dzięki wam. Tak naprawdę znalazłem się na tej imprezie, wy pomogliście mi tam, nie wiem, wprowadziliście mnie w tą imprezę i tak dalej, oprowadziliście mi trochę po tym wszystkim, mnie i Agnieszkę, także naprawdę było fajnie, pozytywnie, mega pozytywnie i tyle. A na sam koniec jeszcze takie zdjęcie wam wrzucę samochodu. Wychodziliśmy z imprezy z Agnieszką i zobaczyłem takie auto i zrobiłem zdjęcie. Zgadnijcie, czyje to auto. Właśnie. A ja już będę się z wami żegnał. Dzięki za obejrzenie, pozdrawiam was Pęczart i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.